Oho, już ciekawe bronie są. Randomizer. Female, co mamy? Ogon. Speedy, dzięki za trzeci miesiąc suba. Idealnie tak jak widz właśnie zasubował, to my też te na pełnym speedzie przyjdziemy gierę. Bardzo lubię tą broń w ogóle. Ona ma ogromny zasięg. Misariu, dzięki za szósty miesiąc suba. Jeszcze raz ta sama broń. Aha, Dark Handzik. Hunter. Quailag Great. O, to nie jest Great Sword. Ty chyba z Quailag Swordem to przejdziemy. Mimic Head. Dobra, widzowie, co robimy? Bierzemy Quailag Fury Sworda, czy bierzemy... Nie, chyba Quailag Fury Sworda sobie weźmiemy. Należy do mnie. No. Dawaj, główny klucz, to jest też w ogóle klasa Huntera, ona jest giga spoko. No to let's go. Co, w dwie godzinki taki randomizerek? Jak najszybsza przybieżka po wszystkich bossach? Ale to będzie ciekawe, nie? Po tym, jak długo ja w ogóle nie grałem w DS-y. Nie wiem, jest miesiąc, nie? Chyba nie było kontentu z DS-ów. Ja nadal jestem wolny w tej zbroi, ona dość ciężka jest. O kurwa! Dobra, Gwynf Asylum. Gwynf Asylum na samym dole. To jest giga dobre, bo zmniejszy szanse na występowanie Gwyna na samej górze. Ty, ja nie ustawiłem chyba Easy Asylum, nie? Kiedy będzie No Hit Elden? Przed premierą Eldena. Błagam, daj coś prostego. Dobra, Taurus Demon, na S-cie. Tu większym problemem mogą być ewentualne moby, które się pojawią w tym miejscu. Ej, ale chyba jest ze skalowaniem, tak jakby. Ty, mam wrażenie, że jest ze skalowaniem. Ale lubię ten miecz. O chłopie, patrzcie, jaki on ma moveset fajny. Jedna z najbardziej unikalnych broni w tej grze. To są... w ogóle jak się... To są Craft Sword chyba to jest, nie? Jeśli chodzi o typ. Czy jest szansa na zobaczenie Castlevania SOTN? Co to jest SOTN? Poczekajcie. Który to jest skrót? Ja Arię bardzo lubię. Arię of Sorrow uwielbiam. A to jest Symphony of the Night. Pewnie, tak? Tak, no. Symphony of the Night. Jaki challenge grany? Normalny randomizerek. Ludologicznie, widzowie. Randomizer ludologicznie. Dobra, tworzę sobie skrót. Oho. Dobra, chyba nie ma sensu się kopać z koniem. W ogóle łuk, fire arrowy, zajebiście. No. Dobry hit. Co jest kurwa? Jak ja spadłem? Czy się właśnie Taurus Demona wyjebałem? Mając giga dobrą broń, właśnie się wyjebałem od Taurus Demona. Słuchajcie, powroty do gier potrafią być ciężkie. Naprawdę. Ale przynajmniej teraz go będę miał na arenie na dole. O kurwa. Badusza zasili piekielną kuźnię. Chyba dzisiaj nie jest jednak dobry wieczór na granie w Randomizer.
Co jest, kurwa? Ta gra ma długą animację Pichestusa, chłopie. No, słuchajcie, bywa tak momentami, to tak bywa, nie? Nie można być zawsze najlepszym. W pewnym momencie ten refleks musi zacząć spadać. Jest pewien wiek, jest pewna liczba, gdzie po prostu zaczynasz stawać się gorszy. Szybki randomizer. No właśnie, chyba ten nie będzie za szybki. Co tu się odpierdala? No mam problem z uderzeniem tym mieczem. Jaki on ma... Pomógłby to im próbować. Nie! Ej, no nie mogę przejść przez ten ogon, stary. Dobra, Essa. Czysto teoretycznie tą bronią, którą mam, mógłbym całą grę przejść. O, jaki to ma running attack dziwny. Nie ma do nic do rzeczy. Byłeś młodszy, to byłeś gorszy, Bonkon, mówisz? Może i tak być. Nie wiem, jak ja od tego Taurusa padłem. On bez kitu musiał być na hita. Stary, to jest niemożliwe, że ja tak od niego padł. Dobra, dawajcie jakiegoś Black Knight Great Sworda, chłopie, albo jakiegoś innego Black Knight Halberda i będzie gitara. Sprawdę mam dobrą broń startową, ale... Dusza. Ej, widzowie, robimy... Słapa na duszę? Czy ja mam skakanie? O! Będzie można Rung Warpa robić. Dobra, mam przybindowane. Co za challenge? Randomizer. Night Shield. Nic ciekawego. Nie. Ta, wy oczywiście zawsze. Nie, nie, nie. Zrób, stary. Nic, co by ci gierkę ułatwiło. Faza openera szybkiego. Dawaj. Nic ciekawego w przedmiotach tutaj. Czy jakiś challenge? No, randomizerek sobie dzisiaj gramy, tak po prostu. Lubicie, widzowie, oglądać randomizery? O, pa, dusza kuelak do kupienia, tematycznie. Kolejna dusza, za darmo. Demon Titanite. O, dwa Demon Titanite. Large Titanite Shard. Dusza, Hammer of Vamos. Jest okej. Wolę Diablo 4. To współczuję. Twikling Titanite. A czym się ulepsza broń Quailag? To jest broń bossa. Czym się ulepsza broń z bossów? Kurwa, ja w tej grze nigdy nie kraftuję broni z bossów. Divine Blessing. Ewentualny heal. Z tego będzie. Sorcerer Cloak. Z tego nic konkretnego nie będzie. Dusza. Demon Titanite. O, to zajebiście. To akurat sobie na plus 2 ulepszę. Ale... A na ile się ulepsza broń z Quailag? Na plus 5 czy na plus 10? Nie podnoszę tych rzeczy. Idę chyba kurwa na dół po prostu i tyle. Na 5, okej. Okay. Jaki jest schemat? 1-1, 2-2-3? Ale dawno nie słyszałem tej muzyki. Przepiękne. Ta, czemu ja NPC-a nie zabiję? Parować mi chciał. To on cokolwiek wyrzuca? Nie, dobra.
Sorry, widzowie, jestem u nas przyboje z kotem, kurwa. Amanda pojechała, słuchajcie, tego widzowie, słuchajcie. Ty, gumę turbo se, widzowie, w ogóle wezmę. Zobaczymy, jakie auto. Chłopie, Aston Martin Rapid 5, ale essa. Guma turbo. Ej, jak zamawiacie koszulki na Oldedzie, to też dostajecie, nie? Takie gumy. Taka akcja. Chodzę, że kwiatę, kurwa. W miejscu, do którego się normalnie nie dostawał, że żar kwiatka. Te guma tak z betonu. Jechałem z nim Amanda na pogotowie. Kocie. Jakby mu wymioty wywołać, żeby go nic kurwa nie zatruło. Raczej ten kwiatek neutralny dla kotów nie jest. Nie mieliśmy wcześniej takich problemów z kotami. Mamy nowego kota. Nie wariat to. Nie wariat, że kwiatka. A z nim Amanda na pogotowie, dali mu na wymiotne. Zwymiotował się. Ale dostał reakcję alergiczną i dalej wymiotne. I siedzi kosur teraz pod tlenem. O! Blue Titanite Slap. Czekaj, po 5000 dusz. Mówicie, że gramy bez duplikowania dusz, tak? Jednak i się nabywa, no ale... Infrost Weapon. Jedynka? Dwójka, ale dobra akcja. W ogóle Quailak Greatsword on działa w zależności od tego, ile duszy, nie? Mamy maksymalnego humanity. Cap na 10 jest, okej. Okay. To jest dobre info właśnie. Wiedziałem, że się tak skaluje, ale nie pamiętałem na ilu. Zanych, dzięki za trzeci miesiąc. Zazyl, dzięki za piąty miesiąc. Bardzo miło. Jakiś challenge? No, randomizerka sobie gram. O, Nito. Nito, jak to Nito, hopie. Co on kurwa robi? Co ty kurwa robisz? Aha! On się brócił, nie? Pa, hop, w szoku. I długość trwania gumy turbo to jest od jakichś 30 do 38 sekund maksymalnie. Czy działa nam strona Oldead? Działa, tylko no nie ma nic na sklepie obecnie na stanie. Kwiatko, zależy jak wolisz grać. Wolisz lizać ściany, samemu szukać, no to sobie polisz ściany. Lubisz raszować bossów i raczej przychodzić gry szybko, to chcesz zagrać z Wikipedią. Ej, widzowie, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Fajna animacja i dobry zasięg, no. Tylko problem z tą bronią jest taki, że ona zadaje obrażenia od ognia, które się nie skalują w lejta. A Twin Humanities, to będzie dobry bonus do damage'a. Black Knight Greatsword, okej. Okay. No to już chyba wiemy, jak jest plan na grę, co? Fajnie, że nie dał mi ni to dusz, tak? Nie dał mi kurwa dusz? Nie dał mi dusz. Sobota, zajebiście. Nie wiem, dlaczego mi nie dał dusz. Mam wrażenie, że w tej broni running attack jest dłuższy niż zwykły. Co to jest za przeciwnik? Co to jest kurwa? Gdzie on stoi normalnie? Ej, gdzie stoi ten ziomo normalnie z mieczem? Nie stoi w obok Andre. O kurwa, pies. O, kresny, tak, coś dobre. Obok Andre stoi taki z...
Ciekawe widzowie, ile będzie kosztowała wizyta kota nocną u weterynarza ze zjedzeniem kwiatkiem u weta. Z 500 pewnie, kurwa, nie? Jebaka. On jest w fortecy na dachu? Usena na dachu. Gdzie Usena na dachu? A! W górnej części fortecy Sena. Wiem chyba, no. Ta, no. Przy teren golemem. Tu mamy kwiatków na chacie. Amanda ma dużo. Ja nie mam nic w pokoju. Nie wiem. Kurwa, nie mam pojęcia. Jakaś opowiastka o losy Forkingsów. Ej no. Kurwa, nie da się jeść tej gumy turbo. Stary, to jest kamień totalny. Nostalgia, nie? Smakuje jak gówno. A jest twarde jak kamień. Fajnie, że poizona złapałem. O, Catalyst. Crystalline Armor. Jak jest z Forkingsami? Forkingsi sami się zapadli przez swoją jakąś, kurwa, niespełnioną ambicję. Ja mam wrażenie, że w lorze Forkingsów jest bardzo dużo inspiracji Tolkienem i Lord of the Ringsami, nie? Tam też mieliśmy przypowieść o ludzkich królach, którzy dostali pierścienie mocy. I od tej mocy odpierdoliło, tylko ich było 9. Tutaj mamy 4 króli, którzy dostali część duszy Gwyna. Nie, nie, ten przy ołtarzu z Gargulc... O kurwa, nie chcę. Fło! Ten przy ołtarzu z Gargulcami ma maczugę. A czy buzdygan taki? Na jakich zasadach robię tego rana? Przejdź grę, to jest zasada. Lęks, dzięki stary za... Jezu, co ja gadam? Heokio, dzięki za drugi miesiąc suba i links. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Eldorado. Eldorado. Ej, widzowie, w jakich godzinach chodzicie spać? Mi powiedzcie. Wiecie, na co mam w sumie ochotę w sen pograł, tak teraz myślę? W Pokémony. 3/4, okej. Okay. Około... Okej, okay. Druga. To jest ten, co jest w kościele normalnie. Fajny kowal, nie? 24? Koziel, to ty już śpisz od pół godziny. Chyba. Nie, może widzowie sobie zrobimy jakiś challenge w Pokémony. Co? Na dniach. Ty, w tym tygodniu jakbyśmy sobie zrobili jakiś challenge w Pokémony. Pokaż co ma. Purging Stone, fajnie. Humanity, bardzo fajnie. Poison Knife, też całkiem spoko. Lloydy. O kurwa, ty Lloydy, jakie tanie. Green Titanite, Dragon Scale. O kurwa, nieskończona ilość. Kup Dragon Scale, Green Titanite'ów. Dark Fog, Ivory Talisman, Lightning Bolty, Standard Arrowy. Covetous Serpent Ring, fajnie, będzie trochę więcej dusz. Kup może tego jednego Purging Stone'a. No dobra, nic niesamowitego nie mamy. Takiego game changing, nie? Może jakieś gigatrudne Pokémony? Wiesz co? Właśnie myślę, że co wy widzowie na to, żeby ograć w takim razie Nuzlocka jakiegoś. Czy ja mam pełne statystyki do używania tej broni? 11-13. Ona ma jakieś skalowanie? Dobrze, nie, bo to jest magiczna broń. Nie, no ma niby B, a to się będzie skalowało fizyczna rzecz, no nie? Fizyczny element.
Grałem w Insurgents. Insurgents to jest ten taki z tym satanistycznym motywem, tak? Właśnie skończyłem grać w Armored Core 6. Generalnie walki z bossami to takie soulsy. No, słyszałem kiedyś generalnie, no. Jeszcze może sobie zjemy jakąś duszę? Stary, dawaj tą dużą. Fajna babeczka, nie? Myślę, żeby nie zacząć streamować za parę miesięcy. Jaki mikrofon byś polecił na start? Nie wiem. Pierwszy raz jestem tutaj na Twitchu. Co tam, jak tam? Samo poczucie u was. Dzień dobry, ptaku. Ej, czy de ptaku to jest Damian Ptak? Słynny influencer Dark Soulsowy w Polsce? Tak, to ja. Cześć Damian, co tam u ciebie? Cały czas odkładamy to, żeby obejrzeć twoją serię o Dark Soulsach. Widzowie bardzo ją chwalili. Więc bardzo chcę ją zobaczyć. Czy mamy coś dziwnego? Nie. Blokuj windę. Czekaj. Jebaka Vagrant wyszedł i we mnie strzelił w plecy. To ciekawe. Vagranta w sumie jest dobrze zawsze zabić, bo on Humanitisa dropi, a to jeden z niewielu sposobów leczenia się na randomizerze do pełnego HP. Zabije go po prostu. Backstabber. Widzowie, backstabber. Raz i dwa. Dawaj. On w ogóle Twin Humanities dropi. Kurwa, jeszcze lepiej. Ej, może zrobimy to faktycznie, ten Quailach Fury Swordem. Jak to się dokładnie nazywa? Quailach Fury Sword, okej. Kurwa! Jestem za bardzo przyzwyczajony do grania halabardami, widzowie. To jest taki zajeb zawsze na randomizerach. Dobra, ja wiem jak zrobimy. Ja ich wypoluję sobie normalnie. Tak na mądrze to trzeba zagrać. Ja ich tu sobie wszystkich wypoluję. Nie gadaj, że on rzuci. No i jest ludologicznie. Chilluję sobie, wpadłem się przywitać. No, randomizer. W sensie dual randomizer. Jest item i... item i any. O kurwa. Dobra, mam pewien pomysł na to. Słuchajcie, będzie ciężko, ale mam pewien... Cześć, Lekpox, dzień dobry. Lekpox, jakie pokemony polecasz ograć? No nie! Muszę ich zabić! Wiecie, że tutaj najgorszym elementem jest fakt, że finalnie będziemy walczyć z dwoma bossami, nie? Na randomizerze na samym początku, tam nie wiem, na kurwa 18 poziomie. Nie żeby było to jakieś problematyczne. Tu w ogóle jest najlepiej, jak się wylosuje Kalamit, bo Kalamit wtedy na randomizerze normalnie zaczyna latać w tym miejscu. Giga pojebane interakcja. Soulsy na randomizerze mają generalnie dużo takich zależności logicznych, które, uwaga, są logiczne. Ej, ale przecież ja mam łuk. Siema Krauli, dzień dobry. Fortune and glory in this domain of the damned. A ogniste strzały w Dark Souls się są... Oho. Okej. Okay. Jest jak jest.
Artorias? Artorias, nie? Chyba najczęściej ma takie zgliczowane interakcje. Mógłby ktoś zrobić moda, gdzie Pokémony zamienia się na postacie z Soulsów? Kurde, widzowie, ja ten. Ja chyba jak zagram w te Pokémony teraz, nie wiem, ciągnie mnie w sumie. Ale Ludologu. Zabiłem tego bossa w desie obok lawy. Którego Fire Sage'a, Centipede'a, Stanogę. Jestem mega dumny z siebie. Gratuluję ci, Crowny. Czy może Bed of Chaos? Kurwa, no nie no, muszę ich stary jakiś jakoś wypulować to normalnie. Co wcześniej była ta Queen, to Fire Sage'a chyba zabiłeś. Czekaj, bo on musi być dla mnie drogą ucieczki. Ale teraz Crowny randomizer gram. Wszystko jest podmienione. Nie wiem, z czym będę walczył. I mam totalny absurd tutaj. Nie no, muszę ich wypulować i bez kitu pojedynczo jakoś pozabijać tu. Aha, tu są w ogóle dwa te! O kurwa, stary, co tu się dzieje, nie? Tylko tu jest chyba jeden problem, tak mi się wydaje. Czy ten jeden ziomo? Ja pierdolę. Nie, to jest stary, to jest nie do zrobienia. Kurwa, jestem w potrzasku. Ty, ja to muszę na jakiś quidoutach, stary, przebiec. Nie no, dobra, ja to przebiegnę na quidoutach, patrz na to. Albo i nie. Alluring Skule mam do kupienia, ale nie, ja nie wiem, czy na nich będą działać Alluring Skule. Dobra, wiem, co zrobię. Jebać to, kurwa. Ja pierdolę, łukcem wyciągnąłem. Czy jestem jakimś idiotą? Chciałem cofnąć się na padzie i sobie wcisnąłem... Nie wiem, jak to jest możliwe. Ej, nie mogę grać w Dark Soulsy. Nie. Ja muszę, słuchajcie, wracać do Soulsów poza streamami. Jak miesiąc to nie pogram, to ja takie rzeczy robię. Nie oceniajcie mnie. Mam dzisiaj gorszy dzień. Dawaj go tu. No chodź tu, typie. Źle wymierzyłem to, kurwa. Dobra, idę do kurwa. Nie no, nie chcę wracać przez Blighttown. Idę do Blighttown, pierdolę. Może tam coś będzie sensowniejszego.
Ty, no ale to, co się dzieje na tych gargulcach, to jest jakaś totalna chłopie patologia. Najgorsze jest to, że... Które... Co ja robię? Stary, co ja robię? Jak ja chciałem iść do tego Blighton? Czy ja się chciałem przez Valley of Drakes, kurwa, cofnąć? Ale Gothic Randomizer miesza w ogóle kluczowe itemy, nie? Nie mam do końca pomysłu serio na ten gameplay. Są tak. Te dwie dusze. Dwóch. Jeden chyba Black Knight. Jeden rycerz z Firelinka tutaj. To nie ma zbyt dużo życia. Black Knight też do porobienia. Ale najgorszy jest potem ten strażnik z DLC. Nic mi nie da to 10 humanity teraz, tak naprawdę. Chyba jaki to run? Double randomizer. Teraz żałuję, że nie włączyłem, słuchajcie, już triple randomizera. Ej, ja mam wrażenie, że minęło 40 minut rana i jeszcze nic nie zrobiłem, serio. Dzięki mocnej gryfie za dyszkę. Mocne podkreślenie gry w 10 zł. Witam. Witam, ja również. Siemańko, mocny gryf. Pierwszy boss, no. Boss w chopie kurwa Asylum zabity. Trzymaj się, Zaru, idę za ba. Klient randomizer. Przysięgam wam, że jak w Blighton będzie manus, to robię kurwa quita. Właśnie przyszedłem Elden Ringa, grając głównie magią. Chciałem teraz przejść serię Dark Souls. Bo ludzie głównie grają bronią białą, no. O kurwa. Znowu Asylum Demon. A to jest Stray Demon, to jest ten ulepszony. Ej, dużo jest takich niecodziennych mobów, nie macie wrażenia? Fajnie, stoi sobie. Pa, kolejny! Czy oni teraz ożyją? Nie, na szczęście. Którą stroną? Lewą sobie przejdziemy. Lepiej Asylum Demon niż Manus, to prawda. Ej, no kurwa, patrz jak jest dużo tych szarżujących główien. Ja tego tak nie lubię. To ma taki ciężki moment hitboxa do wyczucia. No i to jest w ogóle mob z DLC-ka. Nie mam pojęcia jak się walczy kurwa na moby z DLC-ka. To są naprawdę najgorsze moby. Nie będzie gigapały do podniesienia, bo jest item też randomizer wrzucony. Możemy sobie zrobić taki jakby item region locked. Czyli, że trzeba przejść Dark Souls'y i każdego bossa zabić rzeczami z jego lokacji.
No dobra, co tu będzie? Forking? Forking. Ty, ale patrz, jest zbugowany. Nie, to jest jakiś totalnie przeklęty randomizer. Słuchajcie, bo to lokacje są problemem. Pamiętacie ludologiczny film, który oglądaliśmy? No hit. Kurwa, ty, bo tu są czasem przeklęte interakcje. Witałcik musi pójść. Znowu bez dusz? Co wy gadacie? Serio? A nie, jest 20k. No i co, widzu, straszysz? Fajnie, nie dostaje całkowicie nic ciekawego. Nic, zero, chłopie. Zrobienie no hit bossa na takim randomizerze, jaki to jest plus do MMR-a? Tak z 20 MMR-a myślę, że jest, nie? Dzień dobry, dzień dobry. Widzowie, dzień dobry. Ja Endurance'a dość mało. O! Ty kurwa, farma dusz. Czy nie? Nie, jednorazowo się spawnił oczywiście. Randomizer ma to wyłączone, nie? Wiecie, że tu jest Centipede widoczny, z którym się potem na samym dole walczy? Tam na samym dole jest teoretycznie arena Centipede'a. Niesamowite kurwa, nie? Chłopaki sztywne, no, sztywne chłopaki. Czy w DS3 nie grasz tak chętnie jak w DS1? Na twojej liście oceniłeś na 100, więc chyba niewiele gorsze jest niż jedynka. No nie, jest dwukrotnie gorsza jedynka, ma 200 punktów. Co my tu mamy? O, Quailak, proszę bardzo. Na spacer wyszła lekki. Dalej, nie będę chyba obrażeń zadawał. No dobra, let me see. O kurwa, pa! Kurwa, czy jej bije po 18, stary? Kurwa, ty, mamy lipę, widzowie. Tak, jakbym strącił. Ty, no przestań skakać, bo mi się arena skończy. No easy.
ludologicznie. Słuchajcie, ludologicznie. Daj mi homeworda. Mam, ile mam homewordów? 2. Nie wykorzystam go. Nie jestem przyzwyczajony do grania na takim małym endurance po tych no-hitach. Ty, no to co teraz? Co ja czysto teoretycznie mogę zrobić teraz? No kurwa, i muszę iść na te gargulce albo do Fortecy Sena się zgliczować. Idę chyba gliczuję się do Fortecy Sena, tak mi się wydaje. Ale jak masz na randomizerze przebiec Fortecy Sena po gliczu? No to może być ciężkie. Możemy teraz zabić Fire Sage i Centipeda? Nie, bo jak nie masz misy, to masz tam żółtą mgłę. Użył pan słowa zawierającego ludolog bez napisania pracy naukowej. Trochę przypał, no trochę przypał. Kurwa. Co on je? Patrz, babę normalnie je. Ja w życiu nie widziałem takiej interakcji. Nie widziałem tego nigdy, nie? A to była w ogóle tak jakby jego wersja T-Pose'a. O kurwa, ty demony do mnie biegną. Dziękuję. Ten 0000025 zł wziął wyjebał kwela, tak tako w cymbała spały do lawy jessa. W cymbała spały do lawy, no. Kurwa, rozproszył mnie do niej, musiałem quidout to zrobić widzowie, hita dostałem. Zabiją się nawzajem. Ale mam ruchy zsynchronizowane. Nie chcę grać tego randomizera. Widzowie, mogę przestać? Czy możemy odpuścić sobie ten randomizer? Jest ciężki. Słuchajcie. A to dopiero początek gry. Właśnie stałbym się pustym, jakbym go odpuścił. Dobrze mówisz. Dziękuję. Hokio 6 zł i 66 groszy. Strasznie nieprzyjemny randomizer. No, nie fajny randomizer. Przeszkadza widzowie w grze. Utrudnia gameplay. Grolek brzmi jak jakiś boss, no. Brzmi.
Kurwa, ty, ja potrzebuję tych dusz, nie? Ja pierdolę, na jakim HP to przeżyłem? Nie, no stary, ja nie będę biegał po tej lokacji po 5, po 10 razy. Nie wiem, jakim fartem ja to kurwa... Napisze ktoś do Maciczaka, czy nie chciałby zagrać w Survival Chaos? Dziękuję. Mocne podkreślenie gry w 10 zł. Pozdrawiam Nexus Live. Ja również. Tatusza należy do mnie. Dzięki Vini za drugi miesiąc suba. Mieliśmy wkręcić Nadina, no ale no ja... Nadin powiedział, że on dzisiaj nie. Trzeba go wkręcić totalnie. Winny, jak ocet. Proszę tylko nie wini. Okej. Okay. Dzięki, winny. Winny o one. Winny oj. Kurwa mać. No nie no, stary, ten randomizer. Naprawdę, mam ochotę go wyjebać, widzowie. Totalnie. Ja często tak mam. Ja pogram trochę w solsy, wrócę do nich. Odpalę jakiś randomizer. Wlosuje jakieś totalne, kurwa, ścierwo. No, przecież, stary, co to są za przeciwnicy, kurwa? Przecież, patrzcie, to są jakieś same golemy, skurwiele, nie? Pokurwi mnie. Dobra, chyba to mam, co? Kurwa. O, dusza Artoriasa, fajnie. Teraz tylko do góry wyjechać do końca. Tu pyk, nie spadnij. Ale skoro tamten wydropił duszę Artoriasa, to ten też ją wydropi? Nie. Elo. Elo Adeok. Widzowie, czy jest może ktoś, no nie, na streamie? To jest dzisiaj pierwszy raz. Albo nigdy nie napisał wiadomości. To napiszcie. Tak jak Adeok. Sniff the new chatter. Wywężmy wszystkich nowych chattersów. Ja, ta kurwa wasz stary. O, patrz, jest Polako, Dyzio. Dzień dobry. Sniff, sniff. Ciekawy jestem, jak duża część osób się nie udziela. Ile myślicie, tak, osób dziennie się udziela na czacie nowych? No nie? W sensie nie nowych, tylko ogólnie? A ile jest totalnie nieobecnych w czatowaniu? Mega mały procent, nie? Raczej ludzi, którzy przychodzą. Się udziela. Kurwa, zostaw mnie. No nie. Ja pierdolę, zablokowałem się na drewnie.
Droga do szkoły z opowieści starego, no. Właśnie dlatego jest dobrze wykonywać skip do Fortecy Sena na samym początku. A teraz jeszcze dwa dual bossy przed nami. I Gargulec. I ONS. Amanda dzisiaj mówiła, no nie, na streamie, że miała dwie widzki, które myślały, że za każdym razem, jak mówi o ONS-ie, myślały o One Night Standzie. Kurwa... Ja nie wiem, co one sobie musiały myśleć, jak Amanda mówiła, że teraz będzie szła na ONS-a. Albo, że jutro sobie zrobi ONS-a. Pojebane totalnie, nie? Jakieś widzki seksoholiczki, kurwa. No hit ONS. Gdzie ten skurwiel? Dobra, jest gitara. O kurwa. Ciekawe, bo oni za pierwszym razem byli w ogóle w T-Pose'ach, nie? Chyba zabiję moby, nie go jakoś wypuluję i go z lewej strony będę musiał porobić. Ale ma topór w oku. Dobry opener do ANS-a. Uważasz, że który system ulepszania broni jest lepszy? DS1 czy DS3? Bloodborne'a. Uważam za najlepszy. Bo tego w DS3 generalnie nie lubię nawet. To tam są jakieś kurwa absurdalne ilości, nie? Tam nie trzeba w pewnym momencie 8 kurwa tych? 8 części? 8 czanków? Sześć. To za dużo. Dobra, chuj w te dusze chyba, nie? Okej, w domu. Chuj w tego Pinwheela. Usiądź przy ognisku tylko. Dobra, co robimy? Jaki jest plan? Próbujemy zabić te gargulce, dostać się do nich, czy idziemy pierwsze po wazę? Przecież do tych gargulców to jest jakaś tytaniczna droga, kurwa.
fajna jest ta broń spoilak, naprawdę. Tak mi się podoba. Kurwa, ona wygląda jak z jakichś takich muszelek dziwnych. Twe kości posłużą mi za morę. Jak oni by tu mieli jakiś damage sobie nawzajem zadawany, to by było super. Aha, nie wiem od czego kurwa dostałem. Okej, okay, jeden wyszedł, to jest git. Tylko że mi się tu ciężko walczy. Okej. Pa, na łeb mu wszedł. Ej, nie no, oni mają... Stać z daleka, wybejtować go na rzut. Zwolnił temu. Dziękuję. Mocne podkreślenie gry w 25 zł. Chciałbym ci podziękować, bo dzięki tobie zacząłem grać w DS. Przeszedłem właśnie DS1, teraz biorę się za DS3, a potem leci Bloodborne. No i kurwa, ludologicznie widzę. Ja wiem, co ja zrobię. To nie był mój plan. Dzięki gry za 25 zeta, prawidłowo. Nie strąci mnie tylko kurwa. Ej, chyba przebiegnę już po prostu. Okej, okay, da się. No. Stray demon i chuj wie co. Iron Golem. Typojże. Aha. Nie, to jest jakiś totalnie przeklęty randomizer. Oboje w tipoizie, no co ty gadasz?
Ej, jest dobry bonus damage'a bez kitu z tego. Tak, jest blue smoke tam, no, na górze. Dziękuję. Pustelnik Darnok, podkreślenie 10 zł. Dzięki tobie przestałem ogrywać Elden Ringa. Teraz go rozpierdalam, napierdalając różne harlengles. No i prawidłowo. Harlengles. Hiszpański to tak trochę brzmi, nie? Dusza. No i kurwa essa. Ej, powiedzcie mi, że ja w Blighton zadzwoniłem w dzwon. Widz dobrze pisze, pół dawaj pod content, że jest trochę ciężko. Kurwa, mógłbym w sumie, no. Ale by stary było, jakby się okazało, że... I zadzwoniłem w dzwon i muszę wracać do Blighttown. Ja bym chyba, wiecie, wyłączył tego randomizera wtedy. O! Ej, a ja w ogóle sobie kupiłem ringa, nie? No kurwa, zajebiście, że sobie kupiłem ringa na bonus duszę. No to gitarka. O kurwa. Aha, no tak, ja przecież nie schomordowałem się. I oni są niezresetowani. Jeśli u następnego zbugowanego bossa, to dawaj na TikToka poradnik. Mi się wydaje, że na TikToka to najlepiej wrzucać takie rzeczy baitujące ludzi, nie? Na TikToka, słuchajcie, jest najlepiej wrzucać jakieś takie totalne bzdury, kurwa. Im coś jest głupsze na TikToka, tym kurwa lepiej. Im mniej wytłumaczone, tym lepiej, bo wtedy oglądają to, kurwa. To co jest? Co to kurwa jest? Czemu Vagrant się tak zmienił? A najlepiej to jeszcze na TikToku powiedzieć celowo jakąś taką bzdurę albo czegoś niedopowiedzieć, żeby ludzie spamowali komentarzami. Serio, TikTok to jest taki dziwny medium. A na TikToku ludzie się o wszystko przypierdalają, wiecie? Literalnie o wszystko. TikTok to gówno, no. Wiecie, widzowie, że ja mam TikToka? Spyro mi prowadzi TikToka. Wiecie, widzowie, że ja na TikToku generuję 2 miliony wyświetleń miesięcznie, kurwa? Nie wiem, czy się włamują, czy Amanda przyszła. Amanda!
Amanda! Ja metalowy baseball, kurwa, przy wejściu do domu. Jakby się ktoś... O kurwa, nie. Ej, czekajcie, nie wiem, czy mi się na chatę ktoś nie wpierdzi. Skurwielu. Widzowie. Ten skurwiel właśnie kosztował 400 zł, bo wpierdolił kwiatka. Ale już się dobrze czuję. No szkoda, że się nie czuł. Zjemy go, Amanda. Po prostu, że się zwrócił, to go zjemy. I tyle. Ale żyje. Żyje, powrócił. Jezu, czemu z tymi kotami takie przejebane jest, kurwa? Nie no, no kurwa, stary, jak ja mam tu walczyć z tym? Greedy. Czy widzowie polecacie zjeść kota? Kisiel i ciastka z kota chyba, nie? No ty kurwo. Nie, nie, nie widzowie, nie gram tego randoma. Robię ONS-a, to jest jedyna rzecz, która może być wyzwaniem, mieć dual fighta i to pierdolę. Pasztet. Przeklęty jest, kurwa, ten stary randomizer. No, ej, nie, widzowie, walimy chyba w tym tygodniu z Pokemonów randomizer Nuzlocke, co wy na to? Giga dobry pomysł to jest. Wchodzicie w to, kurwa? Dzień. Jak się wabi kociak? Estus. Mocne podkreślenie gry w 10 zł. Jak się wabi kociak? Wabi się Estus, ale czasami go nazywam skurwielem. Zamiennie, nie? Estus / skurwiel. Czy to jest najśmieszniejsze, że nie mieszkamy w Polsce i możemy mówić weterynarzom, że się nazywa skurwiel? Jak Salemowi wyjeżdżając do Rumunii musieliśmy wyrobić paszport, no nie? Kurwa, biedny Salem. Świeć diable nad jego duszą, kurwa. To... Ja się pytam weterynarki, czy my możemy mu wpisać w paszport jakieś wymyślone imię. No pierdolę to, kurwa! Bo chciałem Salemowi wpisać Piotr Miałczyński. Ale baba powiedziała, że musi być to samo, co w Księżycu Zdrowia, nie?
A dobre imię, nie? Dla kota. Piotr Miałczyński. No nie, popierdoli mnie, kurwa. Seryjnie mnie popierdoli. Nie wiem, czy to jest, kurwa, randomizer stary pod tytułem spierdol wszystkie lokacje maksymalnie jak się da i Piotr Miałczyńczak. Góra, góra, lewo, dół i wejść w foga. Nie no, Zajw, nie możesz tak, stary, bejtować ludzi, kurwa, biednych z TikToka. Ej, widzowie, napiszcie ludologia na czacie, bo, kurwa, nie macie licencji na to, żeby wkurwić kilka osób z Twittera. Tak na złość, napiszcie ludologia. Napiszcie, jestem pierdolonym ludologiem. Patrz, zabiłem go, po prostu go zaklikałem. Widzowie, co wy na to? Słuchajcie, jakby była na przykład taka możliwość stworzenia fundacji ludologicznej, to złożylibyście ewentualnie, widzowie, podpis? Na przykład Stowarzyszenie Ludologów Polskich, jakbyśmy założyli. Polskie Stowarzyszenie Ludologiczne. Freakson 7, 6 zł i 66 groszy. Siemka, mógłbyś mi odpowiedzieć, czy Wiedźmin 3 jest lepszy bugiem od Skyrima? Bo wywiązała się dyskusja na czacie TTV i dużo ludzi u pewnego streamera chwali Wiedźmina 3, że jest dobrym bugiem. Kurwa, też chciałbym być. Też chciałbym żyć w świecie, w którym Wiedźmin 3 jest dobrym RPG-iem. Też chciałbym mieć przed sobą dużo innych RPG-ów do poznania. No ale niestety grałem w lepsze RPG-i. Już nie uważam Wiedźmina za dobrego RPG-a. Jest dużo przed takimi ludźmi. Super sprawa generalnie. Nie mieć punktu odniesienia tego, co jest dobre i mieć dopiero możliwość poznania tego, co jest dobre. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w świecie albo żyjecie we własnej jakiejś rzeczywistości, w której, powiedzmy, nie znacie smaku piwka, kurwa, zimnego. Albo nie wiecie, jak smakuje pizza i pierwszy raz w życiu będziecie mieli możliwość skosztowania pizzy. Jakie RPG polecasz, jak Wiedźmin Lipa? Neverwinter Nights, Baldur's Gate, chłopie, KOTOR. To są, kurwa, RPG prawdziwe. Daggerfall. Gothic, stary. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance jest grą, która w mega dobry sposób udowadnia, że wcale nie trzeba mieć w grze jakiejś, kurwa, fantastyki i nadprzyrodzonych mocy, by stworzyć świetnego RPG-a i dobry rozwój postaci. To jest niesamowite. To, co robi Kingdom Come, jest naprawdę, kurwa, genialne. Zajebisty jest ten system walki z Kingdom Come'a właśnie. Nie wyobrażam sobie życia, w którym nie wiem, jak pachnie Nadia w czerwonej latarni. Dobrze mówisz, Wizu. Nie będzie żadnego, kurwa, trollowania Wizów, Zajf. A firebomby, ale drogie. Titanite Shardy, Whip. Kot skurwiel kosztował 400 zł.
Są na przykład jakieś obozy pracy dla kotów, do których ich można wysłać, by zarabiały na siebie, czy nie? Nie wiem, na przykład, że zmywały naczynia, albo odkurzały, kurwa, sprzątały coś. Także się trochę odpowiedzialności były w stanie nauczyć. Te futrzane skurwysyny. Nagrać TikToka z kotem kasolać. To jest ten problem, że TikTok nie ma w Polsce programu partnerskiego. W Polsce się nie da zarabiać na TikToku. Per se. O kurwo. Dziękuję. Wastral 767, 6 zł i 66 groszy. Ludologia. Nie, proszę, nie piszcie widzowie ludologię, nie mamy na to licencji. Ludzie na Twitterze się zesrają. Ja chyba straciłem, słuchajcie, kurwa, po wczorajszej rozmowie tą ludologię w sobie, sądząc po tym, jak mi idzie. Wielkości posłużą mi za morę. Anaboliasz. Dzięki za trzeci miesiąc suba. Może właśnie jakbym czytał książkę z 38, to by mi lepiej poszło. Co kurwa? Nie, przysięgam, nie robię tego celowo, nie? Co ja odpierdałem, stary? Dziękuję. Mocne podkreślenie gry w 10 zł. Gdzie można nabyć taką licencję na ludologa, bo byłbym chętny? XD. Słuchajcie, do sklepu wprowadzimy licencje ludologiczne, po prostu za 10 czy tam 20 zł będziemy sprzedawać i tyle. Co wy na to? Ej, widzowie, kupilibyście taką licencję 3D drukowaną z waszym nicknamem? My mamy dostęp do drukarek 3D, taką jak my mamy. Tak po prostu, żeby sobie na biurko postawić, kurwa, dla beki. My mamy dostęp do drukarek 3D. Chcielibyśmy to przeliczyć, ile to kosztuje.
O taką, o nie? Patrzcie. Zdobę. Chcielibyście taką licencję, chcę zakupić widzowie plastikową ze sklepu? Licencja? I byśmy tu na przykład zrobili, żeby było wsuwane na zdjęcie, albo sami byście sobie musieli wkleić zdjęcie. Dobry by było fest, nie? Zaprojektować coś takiego? Licencja na biurko, se stawiasz byku tego i mogą ci skoczyć już wtedy. Mamy dostęp do drukarek 3D. Ej, widzowie, a co chcielibyście kupić, kurwa, w 3D? Dziękuję. Bo my się zastanawialiśmy, czy taki Vascal podkładek pod napój nie robić. 76 zł i 66 groszy. Licencja Ludologa od dzisiaj dostępna w formie donate'a u Kiszaka. Ewentualnie po przeczytaniu pewnej ksiaski z 38 roku. Wiecie, nad czym my się, widzowie, zastanawialiśmy? Żeby wydrukować takie podkładki pod napój, ale mamy dostęp do takich drukarek, które drukują tak jakby gumą. Co można taką miękką podkładkę zrobić na biurko jakby. Musielibyśmy to przetestować, kurwa. Kminimy, nie? Kminimy takie rzeczy, albo jakieś figurki może faktycznie takie 3D, kurwa. Dziękuję. Kurwa, nie ma jeszcze mocne żadnych rezerwacji, widzowie. 50 zł. Rezerwuję sobie jedną XD. Dzięki, gry za 5 dych. Ale widzowie, wyobraźcie sobie sytuację. Jak cała drama ludologiczna kończy się tym, że zaczynamy sprzedawać licencje na ludologię. Nie dość, żeby to ludzi wkurwiało, to jeszcze zmonetyzować to na złość. Potem jeszcze najlepiej wstawić wyniki sprzedażowe. Słuchajcie, sprzedaliśmy już 10 tysięcy licencji ludologicznych. Kurwa, dobre fest by to było. Może coś ze szkieletami, albo taki stojak z demonami sukubusów, co trzymają twój dokument. O kurwa, ty, to było giga dobre akurat. Ja pierdolę, Manus na dachu. Weź tam... Spierdalaj tym Manusem, nie? Mam dość tego randomizera, kurwa, mam go dość. Nie te lata, no, dobrze mówisz. Felix, totalnie nie wiem, o co ci chodzi, wariacie. Ja rozumiem, że ktoś sobie dyskutuje o Wiedźminie 3, ale nie czuję potrzeby głoszenia złego słowa o Wiedźminie 3 wszędzie. Widzuję sobie... Siedzę, tworzę swój content i tyle, no. Nie czuję potrzeby przekazania całemu światu, że Wiedźmin 3 jest... No ja pierdolę. Nie dawajcie tego Maciejczaka na tego survival chaosu, mnie pokurwi. My myśleliśmy o tym, żeby na przykład z chłopakami zrobić sympozjum z ludologii. Szkolenie ludologiczne, kurwa, to było giga dobre. Co, widzowie, trzeba zrobić, żeby jakąś fundację charytatywną postawić, no nie?
i robić na przykład szkolenia ludologiczne na niej. Za darmo, no nie? Taka wartość po prostu dodatnia możliwości uczenia ludzi za darmo. Z darmowym wstępem. Jest widzowie ktoś, kto pracuje w jakiejś kurwa radzie miasta albo coś takiego? Tam by trzeba było jakiś taki aspekt typowo edukacyjny dźwignąć, nie? Taką przydatność społeczną by trzeba było wykazać. Normalnie meeting, rozmowa o ludologii. Pierwszy wykład z Maciejczakiem o POE, potem wykład ze mną o Dark Soulsach, potem kawa. Kawa, poczęstunek, ewentualne piwko. O kurwa, no Priscilla na dachu, no popierdoli mnie, nie? Dobra, biję NS-a i wyłączam ten randomizer w chuj. Nie no, już słyszę, coś tam kurwa biegnie. Czy będzie Warcraft 3? No ja bym chętnie zagrał. Się podrapać po głowie mikrofonem. Co będzie? Co to jest Gaping Dragon? Co to są za łuski takie? I Seth. Gaping Dragon. Dobra, zabijam się nawzajem. Pa, włazi w niego ten. Robi mu tak zwany anal jousting. Smoczorgia, no. Gorzej ty, bo ja to muszę zaakceptować w takiej formie, w jakiej teraz wyskoczy. No dobra, zobaczmy co będzie. O kurwa, co jest ty? Jakiś lingering hitbox, kurwa. Ej, poczekaj, bo tu Gaping Dragon nadal łazi.
binokulary. Ej, tu tak jakby... Też mieliście takie wrażenie, jakby tu łaził jeszcze Gaping Dragon i były jego odgłosy? Trzeba tu użyć tych binokularów. Amazing chest ahead. Bimbały. Widzowie, jakie waszym zdaniem jest najohydniejsze określenie na kobiece piersi? Ja wam powiem. Ale wy musicie być pierwsi. Ja znam najohydniejsze. Ciao nasz. Dojce. Dojce jest definitywnie najohydniejszym, zgadzam się. Nie ma chyba ohydniejszego określenia na kobiece piersi niż dojce. Meczart, nie? O kurwa, ty, bo ja przecież Lautreca nie zabiłem. Co widzę, dzisiaj jedliście na obiad? Właśnie głodny jestem. Nie no, nie gadaj, tak już mlecznie zwisto za dużo. Było też jedno takie giga ohydne określenie na seks, ktoś kiedyś podał. I uważam, że to jest najohydniejsze określenie seksu, jakie kiedykolwiek powstało w języku polskim. Jakie znacie najgorsze określenie na uprawianie seksu? Serduszkowanie. Shrek jest śmieszny. Nie, jest gorsze, kurwa. Podam wam gorsze, ale wyciście teleodbiorniki, bo nigdy już nie popatrzycie na to tak samo. Serio, to może być za dużo dla niektórych. Uwaga, jesteście gotowi? Spierdolić gwint. Nie przybijecie tego. Kurwa, zatkał mnie tu. Zagazować nie chcę, kurwa, prądem. Pinwheel. O, Seth, pa. Pa, idzie do mnie po kolcach. Chodź tu, skurwysynie. No, chodź tu do mnie.
On ma animację spadania, wiecie? To jest najciekawsze. O kurwa, czaszka. Witajcie akolici, witajcie ludolodzy, groznawcy. Nie! Ale kurwa przedłużony atak, co to jest Elden Ring do kurwy czy co? Mocne podkreślenie gry w 25 zł. Twe kości posłużą mi za morę. Co mocny gryf napisał, czy dzisiaj będzie survival chaos z Piotrkiem? No, kurwa. Ej, mocny gryf, wiesz, że możesz pisać na czacie normalnie, nie musisz w donate'ach, nie? Kurwa, chciałbym. Napiszcie Piotrkowi, że bardzo chciałbym z nim zagrać w Survival Chaos. Calamity Ring, zajebiście. Wiecie, co jest Calamity Ring w tej grze? Zwiększa otrzymywane obrażenia dwukrotnie. Chromash Helmscream, dzięki za Prima. Dziękuję ci bardzo mocny Gryfie za twoje wsparcie. Jesteś niesamowitym widzem. Dobry ring, nie? Nie no, kurwa, poisoned. Kurwa, ej! Ja pierdolę, gra mi się odinstalowała, czajcie? Pojebana akcja. Napiszę tak, ej Piotrek, to czekaj, to chodź zagramy w Survival Chaosa, bo mi się desy zepsuły. Normalnie, co on słucha? Halo? Ej, cześć Piotrek, słuchaj, zepsuły mi się Dark Souls, nie? Co to nie znaczy? Mogę grać. No, nie wiem, stary. Normalnie, gra mi się wyłączyła, nie? Musimy zagrać w Survival Chaos. A to nie jest tak, że na przykład miałeś rana i dostałeś 10 hitów i mówisz, o, zepsuła się gra, ale w stary. Nie, 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 w ogóle tak nie było, nie? Okej, okej, okej. Dobra, to ja kończę mapkę i wchodzę na Survival Chaos.